Okej, witam serdecznie Państwa. Kochani, znajdujemy się w gabinecie pani Joanny Kołodziejczyk. Pani Joanna jest psychologiem, psychoterapeutą i dzięki jej wiedzy dzisiaj możemy tworzyć ten wywiad, kochani. Wraz z panią Joanną będziemy rozmawiać o dzieciach, o wychowaniu dzieci. Pani Joanna jest także właścicielką, panią prezes Fundacji Wspierania Integracji Społecznej Omnes Simul. Pani Joanno, ja nie będę dłużej wydłużać pani przedstawienia osoby. Jak coś, to proszę powiedzieć nam kilka słów o sobie, czym się pani na co dzień zajmuje, gdzie znajduje się pani gabinet i czym zajmuje się również pani fundacja? Dzień dobry. Tak, jak tutaj pani powiedziała, jestem psychologiem, psychoterapeutą i równie 3 lata temu założyłam Fundację Wspierania Integracji Społecznej Omnes Simul. Fundacja, no tak jak nazwa wskazuje, zajmuje się integracją społeczną, czyli generalnie chcemy wszystkich ludzi tak jakby włączać w różne nurty, tak? W sensie i ludzi wykluczonych pod względem kulturalnym i też jakimś zdrowotnym. Generalnie chodzi o to, że tutaj mieszkamy na takich terenach, tutaj na ziemi kłodzkiej, gdzie no dostęp do niektórych rzeczy jest dość mocno ograniczony. Bardzo. No i chcemy te nierówności niwelować, tak? Okay. Więc do tej pory prowadziliśmy na przykład różne warsztaty dla dzieci z różnych na przykład świetlic środowiskowych, tak? To są zazwyczaj jakieś takie ośrodki oddalone od miast, tak? Na okay. przykład na wsiach, żeby po prostu każdy mógł wziąć udział w tej na przykład kulturze, nie wyjeżdżając tutaj za daleko z naszych ziem. Mhm. Czyli taki można powiedzieć, że bardzo szczytny cel, ponieważ Twoja praca, Asiu, będę mówić, kochanie, Tobie na Ty, ponieważ się znamy, jesteś duszniczanką, ja również, także na pewno może część widzów, która nas ogląda, nas kojarzy. Więc Asiu, kochana, to jest ewidentnie praca na rzecz drugiego człowieka, prawda? Powiedz mi, czy praca taka na rzecz drugiego człowieka jest bardzo dla Ciebie dużym wyzwaniem, czy przychodzi Ci lekko, czy czasami zdarzają się takie sytuacje, że no, obijasz się po prostu o ścianę. Znaczy, jeżeli chodzi o pracę zawodową, no to myślę, że nie jest aż tak ciężko, jeżeli chodzi szczególnie o tutaj zawód psychologa, psychoterapeuty, bo no my mamy tutaj takie wsparcie w postaci superwizji, tak? Mhm. Superwizja jest takim procesem albo grupowym, albo indywidualnym, gdzie pod okiem superwizora można, czy grupy superwizyjnej można omawiać jakieś właśnie trudności związane z pracą, tak? Mhm. I to jest bardzo, bardzo dobre narzędzie, bo z jednej strony pozwala spojrzeć z dystansu, z drugiej strony no to jest taka pomoc, tak? Mhm. No to jest coś, co moim zdaniem powinno być też wdrażane w innych zawodach, tak? Na przykład, nie wiem, wśród nauczycieli, tak. Nie wiem, pracowników socjalnych. Generalnie to jest bardzo dobre narzędzie, tak? Więc no tutaj pod tym względem myślę, że to jest w porządku. Znaczy, no barierą, powiedzmy, czy jakimś utrudnieniem jest oczywiście cena, tak? No bo tak jakby no za całe kształcenie i za wszystko, wiadomo, trzeba płacić, ale generalnie no to jest dostępne, tak? Mhm. Więc no tutaj nie ma takiej dużej bariery. Jeżeli chodzi o działalność fundacyjną, no to już jest różnie, tak? No bo szczególnie młode fundacje mają ten problem, że muszą udowodnić, że coś robią, tak? Więc najpierw trzeba zrobić dużo rzeczy, a trudno jest robić w momencie, kiedy się nie ma z czego. No właśnie. Nie ma się środków, no tak. I przede wszystkim też nie ma ludzi. Mhm. No bo to ciężko jest znaleźć ludzi, którzy szczególnie na początku będą pracować no, w wolontariacie, tak? Mhm. No bo ja całą moją pracę w fundacji no też działam wolontaryjnie, tak? Tak. W sensie no, nie jestem zatrudniona. Ewentualnie, jeżeli się uda znaleźć jakiś projekt, no to czasem jest jakieś wynagrodzenie, no ale no to nie jest współmierne do tego, co trzeba zrobić, tak? Więc to wymaga bardzo dużych nakładów czasu. Mhm. I szczególnie na początku jest bardzo ciężko, tak? No ja się z tym tak dość mocno zderzyłam w momencie, kiedy chciałam otworzyć punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem. To jest rodzaj takiego małego przedszkola. No, gdzie te prace były już dość mocno zaawansowane i mieliśmy już budynek, chcieliśmy już w zasadzie otwierać, ale w momencie odbioru straży pożarnej pojawiły się problemy, później koszty skoczyły tak wysoko, że po prostu nie było opłacalne doprowadzenie tego przedsięwzięcia do końca, bardziej się opłacało zapłacić karę za rozwiązanie umowy i wyjść z tamtego miejsca. Tak? Czyli po prostu na działanie na rzecz drugiego człowieka, ale no niestety opiera się w
na początkach działalności fundacji na dużej pomocy zewnętrznych po prostu firm, ale również pewnie jakichś dotacji, urzędów miasta, urzędów gminy i tak dalej. Czyli tak jakby ty możesz mieć serce na dłoni, ale no potrzebujesz do tego wsparcia finansowego i takiego osobowego w postaci osób, które również się w to zaangażują. Także jeżeli Państwo, drodzy, chcielibyście tutaj wesprzeć fundację pani Joanny, to zapraszamy do jakiejkolwiek współpracy, ponieważ zrzeszamy ludzi dobrej, można powiedzieć, woli, z dobrym sercem, ale także osoby, które chętne by były w inwestycje. To tyle na początek. Mam nadzieję, że już Państwo się zapoznali z panią Asią i teraz możemy przejść już do kwestii merytorycznej do dzisiejszego wywiadu. Joanno, kochanie, ja do ciebie przyjechałam tutaj, żebyśmy porozmawiały o dzieciach, ponieważ dzieci są bardzo, ale to bardzo ważną społecznością tej, można powiedzieć, że ziemi. Ponieważ to są przyszłe pokolenia, które będą budować naszą społeczność, która będzie budować też i wiedzę, i technikę, i sztukę, i kulturę, czyli ci ludzie będą umiejscowieni w różnych częściach, tak jakby powiedzieć, naszego systemu. No i dobrze by było, żeby ci ludzie, którzy w przyszłości będą tworzyć ten świat, byli jak najmniej zaburzeni emocjonalnie. Prawda? Czyli żeby po prostu ten świat nie wyglądał teraz tak, jak wygląda. I kochana, moje pytanie jest do ciebie takie, co rodzic może zrobić, aby wpłynął pozytywnie swoją pracą, taką codzienną pracą, codziennym pielęgnowaniem tej, wiesz, tej miłości, tej radości, jaką daje mu dziecko, jakie on może wykonywać czynności na co dzień, żeby wpłynąć na pozytywny rozwój emocjonalny swojego dziecka, żeby go nie skrzywdzić, no to znaczy nie da się nie skrzywdzić, wiadomo, że jesteśmy tutaj, wiesz, na planecie Ziemia i no nie da się tak, żeby było idealnie, nawet jakbyś chciała mi to powiedzieć jako psycholog, to no umówmy się, jesteśmy tylko ludźmi, ale żeby zminimalizować, Asia, po prostu ryzyko takich, wiesz, traum dziecięcych, traum społecznych, wiesz, o co chodzi, po prostu żeby później te następne pokolenia nie musiały tak często zaglądać do takich gabinetów, jakie masz tutaj ty, żeby aż takiej pomocy psychologiczno-emocjonalnej nie potrzebowali w przyszłości ludzie, bo to będą nasze przyszłe pokolenia. Wiesz, o co mi chodzi? Znaczy ja myślę, że rodzic musi przede wszystkim być, tak? I w zasadzie to jest najważniejsze. W sensie, bo to nie jest też kwestia samej ilości czasu spędzanej z dzieckiem, tylko bardziej jakości, tak? Żeby dziecko wiedziało, że rodzic jest, że może z nim porozmawiać, że jest dostępny emocjonalnie, tak? Więc no tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby być, nawet niekoniecznie fizycznie, tak? Bo równie dobrze można, są rodziny, które są trochę, nie wiem, rozdzielone, tak? Na przykład ktoś pracuje za granicą, ale na przykład jest stały ten kontakt, widują się ludzie, tak? Bo wiadomo, no są różne sytuacje życiowe, no i czasem nas to do tego zmusza, tak? Więc chodzi o to, żeby poświęcać czas i tak naprawdę to wystarczy. Być taką podporą, tak? Czyli dawać miłość, dawać zrozumienie i przede wszystkim bezwarunkowo akceptować dziecko. Mhm. Czyli generalnie, że no, co nie zrobi dziecko, to się go kocha. Mhm. Można nie akceptować jakiegoś jego zachowania, tak? Czyli mówienie, że nie wiem, mamusia cię nie kocha, bo jesteś niegrzeczny, no to jest krzywdzące dla dziecka, mhm. tak? Bo mamusia cię kocha pomimo to, że jesteś niegrzeczny, ale na przykład może jej być przykro, nie? Czyli to jest taki komunikat, który można używać, tak? Że ja ciebie cały czas, ja ciebie kocham, ale na przykład rani mnie to, co robisz, tak? Albo nie wiem, boli mnie, jak mnie uderzysz, mhm. tak? Ale nie, że te nasze uczucia się zmieniają, bo wtedy, kiedy jest akceptacja warunkowa, czyli ja ciebie kocham, kiedy mhm. ty coś zrobisz, mhm. No to dzieci, później ludzie się uczą no, takiej transakcji, tak? Ja muszę mhm. robić coś za coś, a to mhm. nie o to chodzi. I to później generuje takie pokolenie, nie tylko materialistów, to dzieci takich, które mają tak płytko umiejscowione te wartości swoje, że wiesz, no nie ma podstaw, wiesz, fundament nie jest dobro i czynienie dobra dla drugiego człowieka, tylko coś za coś, nie? Znaczy tutaj bardziej chodzi o to, że one emocjonalnie nie kochają siebie i uważają,
uważają, że nie są godne miłości, tak? Bo skoro mnie, nie wiem, mama nie kocha, nawet jak tego wprost nie mówi, tylko na przykład w jakiś sposób pokazuje. Więc to, że mama mnie nie kocha, no to jestem niegodny miłości, tak? I one całe życie wtedy starają się zarobić na czyjąś miłość, a tego się nie da, bo uczucia są uczuciami, uczucia nie są logiczne, wręcz często uczucia mówią jedno, a umysł drugie, tak? Więc no, miłość jest bezwarunkowa, kocha się kogoś pomimo czegoś, kochamy, nie wiem, męża pomimo, że nas wkurza i czasem mam ochotę go zabić, ale go kochamy, tak? A nie dlatego, że nie wiem, że dużo zarabia. No i tak samo w stosunku do dziecka, tak? Trzeba być tutaj empatycznym, ale no może jeszcze zwrócę na to uwagę. Właśnie trzeba być empatycznym, ale też mówić o swoich uczuciach i przede wszystkim je pokazywać. Czyli też stawiać granice jako rodzica. Znaczy granice też, ale tutaj bardziej mi o to chodziło, że rodzice czy dorośli też mają uczucia. Też płaczą, też się złoszczą. Więc trzeba akceptować uczucia dziecka i swoje, tak? Jak dziecko się przewróci, to mówienie wcale nie boli, no nie jest prawdą, bo boli, tak? I dziecko płacze, bo je boli i trzeba to po prostu uznać, tak? I powiedzieć, że no tak, zaraz przejdzie, rozumiem, że nie wiem, że cię boli, czy nie wiem, jak dziecko wariuje w sklepie, no to nie wiem, rozumiem, że jest ci przykro, bo nie kupimy tej zabawki, ale nie wiem, jesteśmy umówieni, że nie wiem, że kupujemy raz w miesiącu albo coś takiego, tak? Uznawać to, nie mówić, że nic się nie stało, bo dla dziecka to się stało. To, że dla nas coś nie jest jakimś problemem, to nie znaczy, że nie jest dla dziecka, tak? Nie wiem, kłótnia z koleżanką, nie wiem, zniszczona zabawka, nie wiem, jakaś postać w grze komputerowej, która, nie wiem, umarła. No to są dramaty, tak? I trzeba to uznać, nawet jak tego nie rozumiemy. Tak. A oni nie rozumieją naszych problemów, więc jest... Tak, ale właśnie o to chodzi też, żeby je też pokazywać, nie? Że ukrywanie przed dzieckiem, że coś się dzieje, no to nie jest dobry sposób, tak? Oczywiście też nie chodzi o to, żeby dziecko obarczać i opowiadać jakieś źle, ale w momencie, kiedy coś się stanie, nie wiem, no jest jakaś obiektywnie smutna sytuacja, nie wiem, umiera babcia, tak, na przykład, no to tak trzeba mówić, pokazywać, tak, że jest mi smutno, że ja płaczę i rozmawiać o tym, tak, że mi teraz jest smutno, bo stało się to i o tym na przykład rozmawiać, tak? I w przypadku wszystkich innych uczuć, tak? Jeżeli nie wiem, dorosły jest zdenerwowany rodzic, bo nie wiem, bo w pracy coś się dzieje, no to dziecku można krótko o tym powiedzieć, tak, że nie wiem, że dzisiaj jestem zdenerwowana, ale nie na ciebie, nie wiem, coś się stało w pracy i tyle, tak? I chodzi o to, żeby dziecko wiedziało, że rodzice też mają uczucia, bo w momencie, kiedy rodzice udają, że nie mają uczuć, gdzieś się chowają, to później dziecko dorasta, ma już te uczucia i się okazuje, że coś jest nie w porządku, tak? No bo on jest dorosłą, powinno już sobie ze wszystkim radzić, a tak nie jest. A się kryje. Rozumiem. A powiedz mi na przykład takie bardzo częste zresztą chyba w dzisiejszych czasach, kiedy mamy te social media, to powiedz mi takie ukrywanie tego, co się dzieje w domu, ale na zewnątrz pokazywanie, że jest cudownie. I wiesz, dzieci to też widzą, nie? Znaczy no wiadomo, no, że social media to jest jedna wielka kreacja, tak? Że, znaczy no są też różne typy ludzi, nie? Niektórzy dzielą się swoimi emocjami na Facebooku, być może nawet, czy na jakimś innym medium, może nawet za mocno, tak? I pokazują, czy nie wiem, czasem w przypadku, nie wiem, jakichś kłótni, rozwodów i tak dalej, no to też czasem są jakieś takie wpisy, być może zbyt... Zbyt osobiste, tak, pokrzywdzonych osób. Ale generalnie no wiadomo, no to jest kreacja, tak? Pokazujemy fajne zdjęcia, pokazujemy, nie wiem, zdjęcia z wakacji, pokazujemy zdjęcia, jak jesteśmy uśmiechnięci i wiadomo, że to jest autokreacja. Więc no też dobrze, żeby o tym rozmawiać z dziećmi, tak? Żeby one wiedziały, że to, co jest w telewizji, to, co jest w reklamach, to nie jest taka prawda i taka mocna. I myślę, że to się już trochę powoli zmienia, bo na przykład jest cały ten taki nurt body positive, nie? Że są modelki, które są grubsze, tak? Albo nie wiem, mają rozstępy, albo nie wiem, jakąś nieidealną skórę, cierpią na bielactwo albo cokolwiek, tak? Więc to już się powoli zmienia, no bo jeszcze ileś lat temu, no to ten obraz kobiety w mediach, no to była szczupła, jakaś tam idealna cera, w ogóle nogi wyciągnięte w Photoshopie. Tylko, że wiesz co, ten plus size to już jest chyba trochę, już idziemy w za dużo, to tam już naprawdę choroby i nadwaga czasami takie aż jest promowane. Znaczy no tak, no chodzi o to, żeby nie promować, znaczy w sensie nie mówić, że to jest, nie wiem, że to jest zdrowe, że nadwaga i otyłość oczywiście, nie wiem, to jest choroba. Ale generalnie, no żeby, bo ta kobieta może się akceptować, ona może taka być, tak? Tylko no wmawianie, że to jest coś złe, od tej strony, okej. To nie za bardzo, tak? Ale ona może się lubić, no bo ktoś może lubić siebie jak tyle może, to jest dla niego w porządku, nie? Tak, ale wiesz co, ja ci powiem, że ja przeglądam media społecznościowe zagraniczne, bo dużo na nich siedzę.
I powiem Ci, że tam w ogóle nie mają problemy osoby z bardzo dużą nadwagą na to, żeby się promować, nie? Także tam jakby w niektórych krajach na tym świecie nie ma takiego, wiesz, aż takiego problemu, jak na przykład u nas w Polsce bywa, a szczególnie już w takich małych miejscowościach. Znaczy ja myślę, że to jest kwestia też mentalności, bo na przykład nawet z dużo, nawet nie wiem, ze 20 lat temu, jak się pojechało do Włoch, no to tam były kobiety dość otyłe, które siedziały na tej plaży, które się nie wstydziły, tak? A u nas było w tamtych czasach coś takiego, że jak ja mogę wyjść, nie wiem, na plażę, jak ja mogę się pokazać, no bo przecież ja tak wyglądam, tak? Mhm. Więc ja myślę, że to też trochę zależy od mentalności danego kraju. Na przykład południowcy mają jakby bardziej, są otwarci na jakieś różne myślę niedoskonałości niż nie wiem, Azjaci. Azjaci. Zupełnie czyli też taka trochę świadomość, można powiedzieć, że kulturowa. A wracając, kochanie, do dzieci, Joasiu, powiedz mi tak, czyli wspieramy dzieci, bezwarunkowo je kochamy, nie zmieniamy ich na siłę, nie wmawiamy ich naszego niespełnionego życia, czyli bardzo często, co rodzice robią dzieciom, to tak, mi nie poszło, ja nie byłam piosenkarką, to ty na siłę będziesz. Albo ja nie byłam psychologiem, nie wiem, dentystą, no to mi się nie udało, a bardzo chciałam, więc teraz zrobię wszystko, dziecko, żeby Ciebie tam popchać. Czyli akceptacja takiej dzieci takimi, jakie są, bezwarunkowa miłość, no co, budowanie zaufania na pewno, tak jak powiedziałaś. A powiedz mi, kiedy na przykład już się dochodzi do takich sytuacji, kiedy rodzic już po prostu, wiesz, jest na takim etapie, że wiesz, dam Ci ten telefon, tylko daj mi spokój. Wiesz, o co chodzi? Że już nie dają rady po prostu sobie. Najczęściej to są chyba zaburzone dzieci. No bo wiesz, umówmy się, że to nie jest tak, że wszyscy rodzice spychają telefony dziecku, bo ich nie kochają, nie? Czasami jest tak, Asiu, że wiesz, już są takie zadymy i takie sytuacje i byłam wielokrotnie świadkiem, gdzie rodzice już nie potrafili sobie, wiesz, nie dawali rady z wybuchem, agresją, taką, wiesz, tym dramatem, które dziecko wywoływało po zabraniu telefonu czy po wyłączeniu bajki. Czyli to też, wiesz, jest taka kwestia uzależnienia od tych urządzeń, nie? I powiedz mi, jako terapeutka, jako specjalista, jakie najczęstsze są objawy u dzieci z różnego rodzaju zaburzeń, z różnego rodzaju zaburzeniami, na przykład sensorycznymi zaburzeniami, albo takimi rozwojowymi, emocjonalnie i umysłowo? Znaczy tutaj... Bo dział jest bardzo duży, więc może takie najczęstsze, które Ty masz w gabinecie. Znaczy jak wywołałaś te telefony, no to tak jak mówisz, to już jest kwestia, powiedzmy, uzależnienia. Bo to nie jest tak, że dziecko się rodzi i nagle zacznie wołać, że chce telefon, tak? Tylko ono się wkurza, bo się mu zabiera coś, co miało. Więc no tutaj receptą na to jest no po prostu nie dawanie tego telefonu. Tak naprawdę przez pierwsze lata życia dziecko nie powinno za bardzo mieć kontakt z telefonem, tabletem, komputerem i w zasadzie telewizorem. Bo to jest coś, co wtórnie powoduje różne skutki. W zasadzie dzieci, które nadmiernie są stymulowane, to jest taka po prostu łatwa stymulacja, bo wystarczy siedzieć, nic nie trzeba robić i te obrazy latają. Nie? Czy to jest gra, czy to jest bajka. Więc no tutaj nie trzeba się w ogóle wysilić, nie ma żadnej obróbki intelektualnej, tak? Więc generalnie dzieci nie powinny mieć do tego dostępu, tak? Zamiast tego no dobrze jest dzieciom czytać, tak? Czytać z dziećmi, nazywać postacie na obrazkach w przypadku takich małych dzieci, większym dzieciom po prostu czytać, na przykład przed snem to też bardzo buduje, znaczy czytanie w ogóle buduje zasób słownictwa, ale generalnie to buduje też więź rodzica z dzieckiem, tak? Takie spędzanie czasu. Rozwija też wyobraźnię, kreatywność, bo tutaj sobie trzeba to wyobrazić, tak? Bo tutaj czytamy tego Kubusia Puchatka, my sobie wyobrażamy, że on tam idzie. Czyli tutaj leci, więc nasz umysł od razu łapie już konkretne obrazy, wyobraźnia nie działa, bo to nam leci, tak jak mówisz, obrazki, a w drugim przypadku współpracy z rodzicem, zabawy z rodzicem, to włącza się po prostu wyobraźnia. Tak, wyobraźnia, kreatywność, tak? Więc no dzieci zaczynają denerwować się, kiedy nie mają czegoś, co miał wcześniej, bo mówię, dziecko samo w sobie nie ma idei telefonu, no nie wie, że coś takiego jest. Ale z drugiej strony, kiedy rodzic cały czas na tym siedzi i ono widzi, że tam jest coś fajnego, no bo to błyszczy, bo wydaje dźwięki, no to jest atrakcyjne dla dziecka.
Więc no to jest sposób na to, żeby czasem mieć trochę czasu, no tylko, że to się nie odpowiednie, szczególnie dla małego dziecka, tak jak się widzi dzieci, no nie wiem, ja widziałam dzieci nawet niespełnoroczne, które miały w ręku telefon i obsługiwały i na przykład jeszcze dorosły się cieszą, o jak fajnie potrafi obsłużyć, a to nie jest coś fajnego, tak, bo to nic nie rozwija, bo tutaj wystarczy, nie wiem, ruszyć palcem, ruszyć ręką, i tylko tyle, tak? Nie ma tej manipulacji, więc późniejsze problemy, nie wiem, na przykład z dysgrafią, czy z jakimiś problemami, różne terapie ręki, które teraz są popularne, no powstają po to, że kiedyś dziecko naturalnie się bawiło, tak? Siedziało w piaskownicy, robiło te babki, robiło, nie wiem, jakieś zupę z liści. O Jezu, ja to pamiętam, to najlepsze zupy świata. Z błota, coś tam sobie tak gotowało i tu wszędzie były ręce, trzeba było manipulować, tak? A no do telefonu, no co, no przerzuci się kciukiem i tylko tyle, tak? I ja myślę, że dlatego jest taki rozwój różnych terapii, też dlatego, że dzieci naturalnie po prostu nie mają tego ruchu. Jak tutaj zapytałaś też na przykład o tutaj rozwój sensoryczny, to no teraz mamy dość sporo dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Nie wiem, czy mówić o integracji sensorycznej, czym ona jest. Wiesz, to tak może pokrótce, może największe zaburzenia. Znaczy nie, to może powiem, czym jest integracja. Integracja sensoryczna jest procesem, który się dzieje w naszym mózgu i który polega na scalaniu informacji ze wszystkich zmysłów, tak? Czyli wzrok, słuch, dotyk. Mamy jeszcze takie, potocznie nazwijmy to, poczucie równowagi i takie czucie głębokie z mięśni, czyli że odczuwamy nasze ciało, w jakiej on jest pozycji, nawet jak mamy zamknięte oczy. I kiedyś naturalnie to było wszystko stymulowane, no bo na przykład dzieci siedziały, nie wiem, na trzepaku, tak, na drabinkach, wisiały głową w dół, huśtały się. I tak jakby naturalnie to wszystko następowało, scalanie tych wszystkich informacji. Okay. A teraz dzieci no często mają być może dużo jakichś zajęć, ale niekoniecznie tych takich ruchowych, tak? No bo tak jak mówiłaś, no nie wiem, chodzi się na, nie wiem, na matematykę, na jakieś zajęcia, jakieś sportowe, znaczy sportowe jeszcze są zajęcia fajne, ale no dużo jest takiego czegoś, żeby dziecko coś osiągnęło, a nie ma tego miejsca na zabawę, bo dziecko no przed szkołą powinno się głównie bawić, tak? Więc to, co może robić rodzic z dzieckiem, tak jak też wcześniej pytałaś, no to jest zabawa. Różne zabawy, tak? Zabawy sensoryczne właśnie, babranie się w piachu, zrobienie jakiejś, nie wiem, masy w domu sensorycznej, nie wiem, z mąki, oleju i, nie wiem, barwnika spożywczego, tak? Albo makaron można ugotować i zabarwić. No jest bardzo dużo, nawet w internecie można wpisać jakiekolwiek zabawy sensoryczne i wpisać. Jest dużo rzeczy takich, które rodzic może zrobić po prostu w domu, tak? Które są fajne, wymagają, nie wiem, ruchu całego ciała, nie wiem, przyklejanie dużych arkuszy papieru na ścianie i malowanie ręką czy palcami, w sensie maczanie można zrobić, farbki takie jadalne, na przykład z jogurtu i z właśnie jakiegoś barwnika spożywczego, albo nawet, nie wiem, zabarwić burakiem czy marchewką czy szpinakiem i wtedy to jest też nawet w przypadku takich małych dzieci, które powiedzmy, nie wiem, mają kilka miesięcy, tam niespełna rok, biorą wszystko do buzi, to też można się z nimi tak bawić, nie? Bo to jak weźmie do buzi, to nic się nie stanie, może nawet będzie smaczne, a tutaj można malować. Tylko tak? Ja już słyszę, Asia, po prostu głosy w głowie pod tytułem tylko kto ma na to czas? No jeżeli rodzic nie będzie miał czasu na jakieś takie rzeczy, no to później będzie trzeba mieć czas, żeby dzieckiem gdzieś jeździć do jakiegoś specjalisty. Tak? Czyli to jest taka krótka piłka, że nie da się ukryć, no nie da się ukryć, że jeżeli nie zainwestujemy w pierwszych latach dziecku tej uwagi i czasu w jego rozwój, skupimy się na problemach życiowych swoich własnych, jakichś tam rodzinnych, z mężem, pomiędzy małżeńskich problemach, o tak bardziej o to mi chodzi, albo skupimy się bardziej na sferze zawodowej niż na dziecku, to prędzej czy później po prostu będziemy musieli poświęcić czas na niego, bo ten rozwój będzie niepełny i prędzej czy później będziemy zbierać tego konsekwencje. Znaczy też niekoniecznie, no bo też jest pewna grupa dzieci, która pomimo tego sobie poradzi, tak? Bo jest, nie wiem, w normie intelektualnej jest sprawna, więc ona sobie jakoś dostarczy tej stymulacji, tak? Zajmie się czymś, znajdzie coś ciekawego, bo to nie jest też tak, że wszyscy będą mieli zaburzenia, tak? Tylko generalnie no, jest pewna grupa, która jest narażona, tak? I w momencie, kiedy wcześniej dostarczać by jakichś różnych takiej polisensorycznej stymulacji, czyli różnych zmysłów, wszystkie zmysły tutaj jakby stymulować,
to na przykład mogłoby dziecko później wyjść z tego i na przykład funkcjonować bardzo dobrze, no to jest ta grupa, tak? I to nie jest to, że wszyscy sobie nie poradzą. Nie wszyscy, oczywiście. A powiedz mi na przykład, jak już wiem, że moje dziecko jest w tej grupie, bo nie poświęcam mu tyle uwagi, ile trzeba, dziś już widać, to znaczy jego widać, no właśnie, jak ja jako rodzic mam zobaczyć to, że rzeczywiście u dziecka się rozwój emocjonalny zatrzymał. Jakie są symptomy tego? Znaczy no, emocjonalny się nigdy nie zatrzyma, ale generalnie jeżeli rodzic... Albo może jest opóźniony właśnie. Jakieś rzeczy, które go niepokoją, tak? No bo generalnie rodzice mają intuicję, więc tu nie trzeba zwracać uwagi na jakieś konkretne rzeczy, tak? Rodzic wie. Często. Bo widzi też, jak się rozwijają inne dzieci, bo widzi dziecko na tle grupy, tak? Czy na placu zabaw. No tak, tylko że często rodzice nie dopuszczają do tego, że moje dziecko, z moim dzieckiem może być coś nie tak i też kryją to. Znaczy, starzają się tacy rodzice. Z doświadczeń ja myślę, że częściej rodzice mają intuicję, tylko niestety specjaliści, być może, znaczy w sensie lekarze na przykład, no bo pierwszy jest zawsze lekarz pierwszego kontaktu. I niestety często lekarze pierwszego kontaktu bagatelizują to i wręcz uspokajają rodziców. Na przykład bardzo często to ma miejsce w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu, tak? Kiedy rodzic już często od pierwszych miesięcy widzi, że coś jest nie tak, że coś go niepokoi. Idzie do pediatry i wtedy słyszy, że a to spokojnie, to jeszcze ma czas, tak? Na przykład on nie mówi, ma 2 lata, ale to chłopiec no. A to jest kompletna nieprawda, tak? Że generalnie... Przyłóż czosnek. No nie, no lekarz czosnku nie poleci, ale generalnie tak, niestety się z tym często spotykam, że lekarze bagatelizują, a rodzice mają bardzo dobrą intuicję, tak? Więc oczywiście czasem zdarzają się przypadki, że rodzic jakoś zaprzecza, ale myślę, że częściej rodzice wiedzą, że coś jest nie tak, tylko no, są uspokajani. Tak. Więc no dobrze, no u nas brakuje takich miejsc, gdzie mógłby rodzic przyjść i dostać taką kompleksową pomoc. Tak? No u Ciebie takie miejsce jest. Znaczy, no to jest też prywatny gabinet, więc nie każdy może sobie na to pozwolić, tak? No, moim marzeniem i w zasadzie celem wcześniej przy tym przedszkolu było zrobienie właśnie takiego centrum, takiego diagnostyczno-terapeutycznego, gdzie rodzice, czy w ogóle ludzie mogliby przyjść i się dowiedzieć, tak, czy to jest okej, czy nie jest okej, gdzie byliby różni specjaliści, tak, no bo tu czasem potrzeba różnych specjalistów, tak, w sensie i psychologa czasem, być może psychiatry, logopedy, neurologopedy, tak, w sensie, no właśnie ojej, to nie jest ojej, to chodzi o to, że pójście do lekarza to nie jest nic złego. I lepiej pójść i dowiedzieć się, że jest wszystko w porządku, tak? Albo że nie wiem, że trzeba pójść do jakiegoś innego specjalisty, niż nie iść. No, u nas niestety pokutuje taki trochę taki wizerunek, no, że do psychiatry dochodzą tylko czubki, tak? Ludzie, ludzie nienormalni, a to nie jest prawda. Bo jeżeli chodzi na przykład o depresję, to prawie co trzecia osoba w swoim życiu zmaga się z depresją i jeżeli ona nie jest leczona, to niestety może być śmiertelna. A gdyby ludzie trafili odpowiednio szybko do psychiatry, nie do lekarza pierwszego kontaktu, tylko do psychiatry, można by było na przykład dobrać dobre leki, do tego wdrożyć psychoterapię i na przykład wyjść z tego, tak? I zakończyć to na jednym epizodzie. Ale tak reasumując naszą dzisiejszą rozmowę, to bardziej się opłaca jednak inwestować czas poświęcony i energię w dzieci, inwestować w ich rozwój, starać się nawiązywać z nimi więź i relacje, dawać im raczej tą miłość bezwarunkową niż warunkową i po prostu działać i pracować na rzecz człowieka, członka rodziny, bo w sumie dzieci to też członkowie rodzin, mają swoje prawa, nie tylko obowiązki, ale mają też prawa. I warto dbać o dzieci i starać się, żeby właśnie uniknąć tego łańcucha niekończących się wizyt u terapeutów, specjalistów, którzy, wiesz jak to, Asia, jest u nas w Polsce, jak wygląda po prostu, wiesz, Narodowy Fundusz Zdrowia, jak się przepycha pacjentów z jednego do drugiego, nie dając mu tak naprawdę dogłębnej pomocy, jaką on, człowiek, po prostu oczekuje. Więc dużo lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Generalnie tak, tylko że sama też użyjesz takiego słowa pracować. A to nie chodzi o to, żeby to była praca, to chodzi o to, żeby to było przyjemne. Bo te różne rzeczy można robić i czerpać z nich radość. I druga sprawa, to nie chodzi też o to, żeby się zarżnąć i robić, nie wiem, wszystko dla dziecka, bo generalnie dzieci są wtedy szczęśliwe, kiedy ich rodzice są szczęśliwi. Czyli to ma się odbywać pomiędzy, raczej płynąć to ma.
No tak, chodzi o to, żeby znaleźć takie rzeczy, żeby one były fajne. Ale tak? Wiesz, że to jest trudne, Asia. I tak i nie. Na przykład jadąc do przedszkola można grać w jakieś grę, w sensie co widzę, tak? I na przykład opisywać, tak? Albo wymieniać, nie wiem, 5, 3 czy 10 w zależności od wieku dziecka rzeczy, nie wiem, czerwonych albo miękkich albo cokolwiek, tak? Mm-hmm. I to jest fajna rozrywka i dla dziecka w sensie intelektualna, zajmująca czas. No tak, tylko że wtedy trzeba zrobić to, a na przykład nie rozmawiać przez telefon, nie wiem, z pracą, tak? Więc... Albo nie siedzieć na Instagramie czy Facebooku. No, więc no trochę tego jest, ale no to chodzi też o to, żeby to było przyjemne, tak? No bo możemy też dziecku trochę zaszczepiać nasze pasje, tak? Nie wiem, chodzenie po górach, jak ktoś lubi, tak? I jeżeli od małego dziecko będzie to robiło, to jest duża szansa, że to będzie kontynuowało, tak? Nie wiem, chodzenie, nie wiem, po muzeach, tak? Albo a zajęcia artystyczne? No generalnie wszystko, tak? Jeżeli rodzic coś robi, to może to pokazywać dziecku. Oczywiście no ono może w którymś momencie powiedzieć, że nie, tak? Tak. Że jemu to się nie podoba. I to szanujemy te granice i nie przerzucamy swojego niespełnionego życia na życie dziecka, nie? Tak, no na pewno trzeba być uważnym, dziecku trzeba proponować różne rzeczy. No i mając na uwadze, że im młodsze dziecko, tym ono szybciej może porzucić to, tak? Że jednego dnia chce być, nie wiem, sportowcem, a drugiego nauczycielem, a trzeciego... Tego tańczyć, tak? A czwartego ona chce jednak śpiewać, a piątego po trzech lekcjach tak, pianina już ja chcę, mamo, po prostu, nie wiem, być drugą Marii Curie z Kudostu, tak? To trzeba znaleźć balans, tak? No bo z jednej strony też nie, żeby skakać z jednej aktywności w drugą, dać trochę czasu, nie wiem, można powiedzieć, że no to dobrze, no to nie wiem, pochodzisz na przykład przez tam, nie wiem, do końca semestru i jak Ci się nie będzie podobało, no to znajdziemy coś innego, tak, nie to, żeby zmieniać, ale no też nic nie robić na siłę, tak, no bo na przykład jeżeli ktoś jest nawet, nie wiem, utalentowany rodzic jakoś tam, nie wiem, sportowo, a ma takie dziecko, które na przykład będzie miało zaburzenie integracji sensorycznej, ono będzie niezgrabne i nie będzie potrafiło i będzie miało problem, nie wiem, z nauczeniem się jazdy na rowerze, a w ogóle wspinaczka to już nie ten, no to się nie da po prostu, tak? Czyli też nie przerzucamy, tak, nie frustrujemy się na dzieciach. No trzeba sprawdzać, tak? Sprawdzać, co my lubimy, sprawdzać, co dziecko lubi. I znaleźć jakiś wspólny mianownik, prawda? No dokładnie. No dobrze, Asiu, słuchaj, no to powiedz na zakończenie, czy już wiemy, czym się zajmujesz, wiemy, kim jesteś, czy jak wygląda u Ciebie praca właśnie z takimi już zaburzonymi dziećmi, które no niestety po prostu z różnych przyczyn, bo to niekiedy nie jest wcale wina rodziców, przychodzą do Ciebie do gabinetu, potrzebują Twojej pomocy, co one tutaj mogą u Ciebie tak jakby uzyskać? No, czyli jak możesz im pomóc, jak pracujesz na co dzień? Ja pracuję też różnymi metodami, tak? No bo z jednej strony zajmuję się integracją sensoryczną, czyli to o czym mówiliśmy, no to tu są terapie takie głównie ruchowe, tak? Są specjalne sprzęty, dużo na podwiesiach, na huśtawkach, generalnie dużo ruchu, ale tutaj też właśnie jest integracja różnych zmysłów, więc tak naprawdę dużo rzeczy można tam zrobić. No albo też jakaś taka terapia psychologiczna, na przykład w przypadku dzieci, na przykład ze spektrum autyzmu, tak? Czyli rozwijanie takie emocjonalne, rozwijanie właśnie tego, żeby one wiedziały przede wszystkim, co to są emocje, że one mają, jak rozpoznawać je u innych. Albo u dzieci na przykład z autyzmem jeszcze niżej funkcjonujących, no to jest na przykład praca nad wytworzeniem w ogóle intencji komunikacyjnej, tak? Czyli żeby dziecko w ogóle zrozumiało ideę, że można się porozumiewać, tak? Bo to, co jest dla nas jakby naturalne, to dla dzieci z spektrum autyzmu nie jest, tak? One po prostu nie mają tej idei, a jak już załapią, no to wtedy można coś robić, tak? I czasem to nie jest od razu mowa, tak? Ale na przykład jakaś komunikacja alternatywna, tak? A to tak przykład... trochę introwertycy tacy są? Nie, czy za grubo poszłam? Nie. Introwertycy nie. Generalnie introwertycy po prostu lubią swoje towarzystwo i nie lubią jakby dużo grup ludzi, ale oni się chcą komunikować. Okay. Tak? A generalnie jest... dzieci z autyzmem, znaczy ja mówię o takich nisko funkcjonujących dzieciach z autyzmem, nie mają intencji komunikacyjnej, tak? Więc one nie wiedzą w ogóle, że można mówić, czy pokazać. Okay. One nie pokazują naturalnie, nie wskazują na przykład ręką, tak? Bo to takie totalne zaburzenie. Tak. A powiedz mi, Asia, jak na przykład Twoje dziecko nie jest zaburzone, totalnie nie jest autystyczne, jest zdrowe, wychowuje się z dziećmi, ale i tu się zaczyna, na przykład nie mówi o swoich emocjach,
nie za bardzo chce w ogóle, nie jest wylewne, nie mówi o tym, co się dzieje w szkole, ono przychodzi i jest zamknięte i to niekoniecznie jest nastolatek, bo takie dzieci już mogą mieć 8, wiesz, 9 lat, gdzie umówmy się, 9-8-letnie są jeszcze otwarte, to nie jest ten okres, gdzie dziecko jest zamknięte, nie? To ono powinno być otwarte. To nastolatki się prędzej zamykają niż takie dzieci. Dzieci są jeszcze chętne do życia, otwarte, a nagle mój 8-latek jest wycofany społecznie, zamknięty, wiesz, gry komputerowe i no to jest zaburzenie? Czy to już jest takie alarm, rodzicy, rób coś? Znaczy generalnie zawsze to zależy. Przede wszystkim, jeżeli coś się dzieje nagle, każda nagła zmiana, no to jest powód do tego, żeby sprawdzić, co się dzieje. Oczywiście najpierw się zaczyna od rozmowy z dzieckiem, tak? Ale no w przypadku każdej wątpliwości, no można pójść do specjalisty i porozmawiać, tak? W sensie porozmawiać i zapytać się, tak? Czy to już jest coś niepokojącego, czy nie wiem, czy można coś zrobić, w sensie w domu na przykład, tak? No bo pierwsze oddziaływanie, czy w ogóle najmłodsze dziecko, tym tak naprawdę oddziaływania głównie odbywają się w domu, w sensie, że to są coś, rozmawiamy z rodzicami, jak zmienić środowisko domowe, okay. Jak oni powinni się zachowywać w jakiś inny sposób, mm-hmm. i wtedy dziecko będzie się dostosowywało do tych zmian, aha, tak? Ale generalnie no, w przypadku każdej wątpliwości warto gdzieś pójść i porozmawiać, tak? Czyli też jak są zmiany, to też to nie jest tak, że rodzice przychodzą do ciebie, napraw mi i oddaj naprawione, tylko to jest cała terapia, można powiedzieć, rodzinna, znaczy, obejmuje. Rodzice przychodzą i chcieliby, żeby naprawić ich dziecko. No ja wiem, ja domyślam się. Niestety to jest niemożliwe, tak? Mm-hmm. Bo najmłodsze dziecko, no tym bardziej ono jest zależne od rodziny. I to, że na przykład ono przyjdzie tutaj na 45 minut raz w tygodniu, nawet gdyby to było codziennie, to nic nie da, tak? Generalnie chodzi o to, żeby rodzice, nie wiem, inaczej reagowali, tak? W zależności z czym jest problem, tak? Więc to jest głównie praca, im młodsze dziecko, tym praca z rodzicami, ale to też zależy od tego, jaki jest problem, tak? Bo jak mówimy o jakichś już zaburzeniach takich stricte, na przykład, nie wiem, właśnie autyzm jest teraz bardzo, nie wiem, często diagnozowany, no to tutaj wiadomo, no tutaj sama praca w domu nie wystarczy, tak? No tutaj dobrze by było, żeby dziecko uzyskało na przykład orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wtedy może w każdym przedszkolu uzyskać dodatkowe godziny, nawet w takim ogólnodostępnym pracy właśnie ze specjalistami, do potrzeb, tak, właśnie z logopedem, nie wiem, z psychologiem, być może z terapeutą integracji sensorycznej, no ale oczywiście też jest plus praca w domu. Więc tutaj nie ma tak jakby jednego jednego złotego środka, tak, ale na pewno złotym środkiem to jest przy każdej relacji, czy z dzieckiem trudnym, autystycznym, chorym, naprawdę mocno zdiagnozowanym, czy takim, który jest na pozór zdrowe, ale ma jednak problemy emocjonalne, z którymi my jako rodzice się borykamy i odczuwamy to w relacjach z dzieckiem. Najważniejsza jest uwaga, tak jakbyś miała zreasumować. Uwaga, miłość bezwarunkowa. Co jeszcze, Asia? Znaczy, no myślę, że, no jak mówiłam, przede wszystkim, jeżeli coś, cokolwiek nas niepokoi, tak, no to warto przyjść gdzieś i się zapytać. Tak? Okay. Bo to może być jedna konsultacja i możemy uzyskać informację, że no nie, to jest jakby rozwojowe, tak? Okay. Dziecko w tym wieku, nie wiem, jest dwulatka i ono się będzie buntować i to tak jest, nie? Okay. I to jest w porządku. Czy na przykład inne jakieś tam sytuacje, tak? Więc generalnie no konsultować, jeżeli coś jest, coś nas niepokoi. I każda nagła zmiana na pewno, tak? Tak jak mówisz, jeżeli nagle się coś dzieje, tak? Dziecko było jakieś, a nagle zaczął być inne. Bo wszystkie zmiany, one przebiegają jakoś tak trochę w czasie, tak? No to nie jest tak, że jednego dnia dziecko jest bardzo rozmowne i nagle zaczęło się zamykać, bo weszło w okres dorastania, bo to nie jest tak, że tego dnia jeszcze nie jest, a tego już jest nastolatkiem, tak? Więc to każda skokowa zmiana, w sensie taka, że coś dzieje się nagle, to jest taką żaróweczką, która może się zapalić i warto by było może to z kimś skonsultować. Albo jeżeli to jest starsze dziecko, no to porozmawiać z nim, tak? No bo się może okazać, że nie wiem, że się zakochało tak, no, w takim nastoletnim wieku. Już, przykład, no tak. Ja, miłość to nie da się ukryć, że to jest... Tak. No. A jeszcze jak nieszczęśliwa, no to... No, to już powód do cierpienia, jak nie wiem co, no, jak się źle trafi. Przede wszystkim być koło dziecka, obserwować, być przy nim, bo wtedy wiemy, jakie jest, tak? I wiemy, że one, nie wiem, ma czasem takie okresy, że nie wiem, że czuje się gorzej. No, ale czasem... musi być relacja, bo my musimy znać te drugich uczestników, te, można powiedzieć, tej zabawy, czyli po prostu życia, jakim jest życie rodzinne.
No więc dobra, kochani, no co? Ja już uzyskałam wszystkie informacje, które chciałam. My za darmo się podzielimy z Państwem tą wiedzą. Korzystajcie z niej, ponieważ mamy świetnego tutaj fachowca, który przyjmuje w Kłodzku. Asiu? Tak, tak, gabinet tutaj w Kłodzku mam. Podamy namiary pod linkiem, pod filmem na Joanny Fundację, fanpage na Facebooku oraz na wszystkie informacje co do gabinetu. Asiu, ja Ci bardzo dziękuję za wywiad, za to, że się podzieliłaś z nami swoją wiedzą. Jest ona ogromna, mam nadzieję, że to będzie kontynuacja tego, jak znajdziemy oczywiście czas i znajdziesz chęci. I bardzo byśmy chcieli podziękować Tobie i